Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Więc dzisiejsza medytacja w warunkach takich bojowych, bo nagrywam w czasie szybkiej, takiej jednodniowej pielgrzymki do grobu świętego Mikołaja. O świętym Mikołaju będzie jutro. Natomiast dzisiejsza Ewangelia jest ze świętego Łukasza, rozdział 10, 21-24. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co usłyszycie, a nie usłyszeli. Właśnie, widzicie, tak w tej dzisiejszej Ewangelii, to tak sobie myślę przy dzisiejszej Ewangelii o takim słowie zachwyt, że jest absolutnie zachwycony Ojcem. Nie, bo się mówi na przykład o naśladowaniu Jezusa i my mamy różne pomysły na to, co to by znaczyło naśladowanie Jezusa, w czym go trzeba naśladować. A ja tak coraz bardziej odkrywam, że tak naprawdę po pierwsze chodzi o to, żeby go naśladować, jego zachwycie Ojcem, w jego relacji z Ojcem, właśnie w tej relacji pełnej zachwytu. Dzisiaj Jezus właśnie, kiedy mówi: wysławiam Cię, Ojcze nieba i ziemi, to używa takiego greckiego słowa ex homologeo, prawda? Czyli jakby mówić jednym głosem, jednym słowem, być w totalnej zgodności, właśnie w takiej właśnie zachwyconej zgodności. Że ja nie tylko przytakuję Ojcu, ale w ogóle jestem zachwycony tym, co Ojciec robi. I teraz zobaczcie, dlaczego my jesteśmy często udręczeni, smutni, dlaczego, prawda, cierpimy, dlaczego nam się życie nie podoba, dlaczego sami sobie się nie podobamy. No bo właśnie jesteśmy zbyt mądrzy, zbyt roztropni i ciągle wiemy lepiej od Ojca, jaki ja powinienem dzisiaj być, co Ojciec powinien dzisiaj mi dać, co dzisiaj powinien ze mną zrobić, jaką drogą dziś powinien mnie poprowadzić. Właśnie ponieważ my ciągle jesteśmy mądrzejsi od Ojca, no to wchodzimy w coraz większe takie, powiedziałbym, w taki, nawet nie w krytykę, tylko w takie krytykanstwo, prawda, i coraz większe narzekanie, utyskiwanie, prawda, i to utyskiwanie nas niszczy, to utyskiwanie odbiera nam radość życia, radość istnienia. Natomiast Jezus nie narzeka na Ojca, Jezus jest zachwycony Ojcem, właśnie chłonie wszystko, co pochodzi od Ojca, dlatego zna Ojca i dlatego może nam Ojca objawić. A z drugiej strony on jest dokładnie, dlaczego Jezus tak chłonie Ojca? No bo jest przekonany, że tylko w Ojcu może poznać, kim jest, prawda? Bo to Ojciec jest moim źródłem, Ojciec mnie rodzi, prawda? Ojciec mnie prowadzi przez życie, Ojciec mnie kształtuje na swój obraz i podobieństwo, tylko Ojciec, jakim ja jestem tak naprawdę. I właśnie dlatego my ludzie sami z siebie nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest sens życia i co jest dla nas tak naprawdę najlepsze, przepraszam, bo my nie do końca wiemy, kim jesteśmy. Dlaczego nie do końca wiemy, kim jesteśmy? No bo nie do końca wiemy, kim jest Bóg. No i właśnie dlatego potrzebujemy Jezusa, żeby nam objawiał Ojca. A czy dzisiejsza, żeby nam opowiadał właśnie o Bogu, a ciekawa rzecz, bo Jezusowa opowieść o Bogu to jest opowieść o zachwycającej miłości. Jest taka ciekawa też rzecz w dzisiejszej Ewangelii, że dzisiejsza Ewangelia jakby pozornie sugeruje, że Jezus sobie tam wybiera, komu objawi, komu nie. Natomiast tu się pojawia takie greckie słowo bóle, plan, że tylko ten wie, kim jest Ojciec, komu Jezus planuje, komu Syn planuje objawić. I teraz jak się głębiej temu przyjrzymy, to się okazuje, że Syn planuje objawić wszystkim, prawda? Że Jezus przychodzi do każdego, chce każdego spotkać, chce każdego swojego brata i siostrę odnaleźć i każdego doprowadzić do poznania prawdy o Ojcu, prawdy, która wyzwala, prawdy, która doprowadza do tego, żeby żyć razem z Jezusem w Jego zachwycie Ojcem, tym, co Ojciec dla mnie robi.
to chce robić Jezus, prawda? Żeby wydobyć nas z naszego krytykanstwa, żeby wydobyć nas z naszego narzekania, utyskiwania, właśnie przekonania, że no wszystko jest źle, bo nie tak jak my uważamy, i doprowadzić nas do radości, właśnie do tej radości płynącej z zachwytu Ojcem i z głębokiego przekonania, że cokolwiek Ojciec robi, to jest najlepsze, tak, że gdyby Ojciec uważał, że istnieje coś lepszego dla mnie, to na pewno by to dla mnie zrobił, na pewno by mi to dał, a jeżeli mi daje to, a nie co innego, to znaczy, że to jest dla mnie najlepsze. Właśnie, więc o tym myślę, kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię, właśnie o strzeżeniu tego zachwytu Bogiem, który objawia nam się w Jezusie, i że to jest podstawowy wymiar naśladowania Jezusa, właśnie ten wielki zachwyt miłością Boga, która szuka dla mnie tego, co najlepsze i zawsze wie, co jest dla mnie najlepsze. Nawet jeśli to jest czasami trudne, to widać właśnie, to jest dla mnie najlepsze. Właśnie, i my potrzebujemy tak naprawdę codziennie przychodzić do Jezusa i codziennie w Nim od nowa poznawać prawdę o Bogu. No bo nawet jeśli dzisiaj, prawda, gdzieś się we mnie to wszystko poukładało i doszedłem do przekonania, że Ojciec dzisiaj zrobił ze mną wszystko dobrze, nawet jeśli pewne rzeczy były trudne, no to prawdę powiedziawszy, jutro wstanę i prawdopodobnie o wszystkim zapomnę. Dlatego Jezus jest Bogiem z nami, dlatego jest z nami aż do skończenia świata, dlatego nam towarzyszy. I właśnie, w Jezusie przychodzi prawda, którą wszyscy szukali. Nie wiem, czy pamiętacie, nie tak dawno mówiłem o Kohelecie, który gdzieś tam przeczuwał, że ta rzeczywistość jest taką jakby mgłą i że za tą mgłą się musi kryć coś więcej, tylko że Kohelet sam z siebie nie był w stanie tej mgły, że tak powiem, przebić. No i właśnie to robi Jezus. I o tym mówi na przykład list do Hebrajczyków, prawda, że On wchodzi za zasłonę, rozrywa tą zasłonę. Ewangelie o tym wspominają, że w chwili śmierci Jezusa zasłona się rozerwała w świątyni jerozolimskiej. Taka była zasłona zasłaniająca miejsce najświętsze, takie zupełnie puste miejsce, gdzie jak Żydzi wierzyli, trwała właśnie niewidzialna, niepoznawalna obecność Boga. I ta zasłona zasłaniająca nam wszystko przed naszymi oczami w Jezusie się rozdarła, prawda? Tak jak się rozdarło Jego serce, jak rozwarły się ramiona, i widzicie, no my mamy jakby dane wszystko na talerzu. Tu też można by się rozgadać trochę właśnie o tym, jak Jezus żongluje, że tak powiem, słowami oznaczającymi widzenie, że właśnie mówi o tych prorokach i królach, którzy chcieli kontemplować, prawda, choćby przez wiarę kontemplować, mówi to, co wy blepo, czyli tak po prostu widzicie, dotykacie rękami, tak jak właśnie mówi święty Jan w swoim liście, że świadczymy o tym, co widzieliśmy na własne oczy i co dotykaliśmy rękami. W Jezusie Bóg stał się dostępny do poznawania. I właśnie chodzi o to, że tego Boga poznawać, Boga prawdziwego. A skąd wiem, że poznaję Boga prawdziwego? No bo Bóg prawdziwy jest zachwycający. Właśnie spróbujcie zobaczyć w tej dzisiejszej Ewangelii zachwyt Jezusa. No i właśnie to jest to, żeby naśladować Jezusa w Jego zachwycie Ojcem, w Jego właśnie tej zachwyconej relacji z Ojcem. Zachwyconej. Zobaczcie, że Jezus uparcie do tego zachwytu wracał. Właśnie tak Jezus pokonał wszystko, że nie dał sobie zabrać tego zachwytu Ojcem, nie dał sobie zabrać tego przekonania, że wszystko Ojciec robi najlepiej. No do szczytu to oczywiście doszło w ogrodzie Getsemanii, w ogrodzie oliwnym, kiedy Jezus dokładnie o to walczył, ale zobaczcie, jak Jezus o to walczył. Jezus nie walczył w taki sposób, że się z tym wszystkim szarpał, tylko że z tym wszystkim przyszedł do Ojca. Ojcze, przekonuj mnie ciągle na nowo. I właśnie, jeżeli tracisz zachwyt życiem, zachwyt tym, co Bóg z tobą robi, jak cię prowadzi i tak dalej, prawda, no to idź do Jezusa i proś, żeby cię przekonywał na nowo o swojej miłości, o miłości, która wybiera dla ciebie to, co najlepsze. Która zawsze wybiera dla ciebie to, co najlepsze. Tak jeszcze na koniec, wiecie, jeszcze szybko taka rzecz, bo zobaczcie, my często udręczamy się sobą, bo mamy jakieś tam wizje, jacy powinniśmy być. No i potem jesteśmy wielce udręczeni, że nie jesteśmy tacy, jak według nas powinniśmy być. I tutaj właśnie też chodzi o to, żeby zdobyć pewien balans, nie? Taki pewien balans, bo z jednej strony nie chodzi o to, żeby siedzieć na laurach, tylko żeby poddać się procesowi rozwoju.
ale też z drugiej strony zaakceptować, że dzisiaj ojciec chce, żebym wykonał taki, a nie inny krok i doszedł właśnie do takiego, a nie innego miejsca, a nie dalej. I właśnie tu też jest lekarstwo na udręczanie się sobą, że jeszcze nie jestem taki czy owaki. Dziś ojciec kocha mnie właśnie takiego, dziś ze mną chce coś zrobić właśnie takim, jakim jestem dzisiaj. Właśnie takim, jakim jestem dzisiaj. To samo też na przykład dotyczy modlitwy. Że modlitwa też jest darem Boga, prawda? Że jeżeli dziś nie potrafię modlić się inaczej, nie potrafię, nie wiem, modlić się jak się to ojciec pijo, to znaczy, że dziś ojcu wystarczy moja modlitwa właśnie tak. Gdyby chciał, żebym miał większą modlitwę, głębszą, jakąś inną, to by dał mi inną. Prawda? Jeżeli ja dzisiaj zrobiłem wszystko to, co do mnie należało tak dobrze, jak potrafiłem, to bez względu na wyniki, bez względu na efekty, zrobiłem wszystko, co należy. To zrobiłem wszystko, co należy. Bo gdyby ojciec chciał ode mnie więcej, to udzieliłby mi więcej możliwości. Właśnie widzicie. I to jest to, nie? Że w Jezusie przychodzi żywy Logos Ojca. Logos Ojca, w którym słowo Ojca, w którym ojciec się wypowiada do końca, właśnie po to, żebyśmy wreszcie osiągnęli spokój serca i nawet nie tylko spokój serca, ale zachwyt ojcem i zachwyt tym, co ojciec z nami robi, nawet jeżeli niekoniecznie to jest jakieś miłe, łatwe i przyjemne. Właśnie na tym polega problem grzechu pierworodnego, że grzech pierworodny sprowokował nas, żebyśmy jako punkt odniesienia pytali się, czy to jest miłe, łatwe, przyjemne, czy to przynosi efekty takie, jak ja uważam, że powinno przynieść i tak dalej, i tak dalej. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle w tym wszystkim nie o to chodzi. Maryja, kiedy rozznaje, że tak powiem, wolę Boga, kiedy w scenie zwiastowania, prawda, słyszy orędzie anioła, to zadaje tylko jedno pytanie. Nie pyta się o to, czy to będzie dla niej miłe, łatwe i przyjemne, jakie te efekty będzie miało, tylko zadaje pytanie, czy to pochodzi od ojca. Czy to pochodzi od ojca, bo jeżeli pochodzi od ojca, to w ciemno się w to idzie, bo ojciec zawsze robi to, co najlepsze. Właśnie zachwyt Jezusem, modlić się właśnie o takie przekonanie o miłości Boga, że to skutkowało zachwytem Bogiem, zachwytem drogą, jaką mnie prowadzi, zachwytem tym, co robi ze mną dzisiaj. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.